Dziobak kwak ogólnie delikatnie śmierdzi. I tak, śmierdzisz dziobaku kwaku i trzeba po prostu go wykąpać, no bo ma, widzicie, takie tutaj milutkie futerko i w ogóle i... No i jest troszeczkę brudne i postanowiłam, wiecie, kupić mu jakieś fajne szampony, żeby go ładnie wymyć, wyczyścić, żeby był przepiękny i pachnący. I wiecie, co zrobiłam? Zamiast szamponów zamówiłam butelki od szamponów, w których są laleczki. Pachnące laleczki. Wszyscy może dzisiaj nie są zadowoleni, ale ja jestem zadowolona. Wydaje mi się, że wy jesteście zadowoleni. A dziobak kwak po prostu jeszcze trochę będzie śmierdział. 12 laleczek Hairdos do kolekcjonowania, które są ukryte w takich szamponach. A dodatkowo mogę też znaleźć unikatową laleczkę, która ma włosy ze zmieniającymi się kolorami. Laleczki proszę się ładnie tutaj postarać i mam trafić tą właśnie unikatową lalencję, bo jak nie, to oddam was wszystkie na pożarcie do dziobaka kwaka. I co tutaj trzeba zrobić? Chyba to przesunąć. Wow! I już jest lalka! O matko! Jak szybko wyskoczyła! Dobra, widzę, że ma takie prawdziwe włosy. Tu ma jakąś kokardkę. Ale ona już ładnie pachnie! Czuję aż tutaj jej zapach. Taką, wiecie, watą cukrową. Jak ta lalencja czadersko sobie siedzi na tym krzesełku. A! Bo to jest taki niby salon fryzjerski, dobra. Albo nie wiem, przed jakąś toaletką sobie siedzi, makijaż robi, albo się czesze. I jednak zmieniam moją decyzję co do zapachu, bo ona jednak pachnie bardziej owocowo, a nie watą cukrową. Troszkę mi się tutaj coś pomyliło. Pod spodem mamy też listę, no bo przecież listy nie może zabraknąć. Tutaj mamy co należy robić, jak to otwierać. O, oczywiście Aga już wszystko porwała. Widzę, że dziewczyny mają też imiona, no to teraz muszę tutaj znaleźć moją. Gdzie ona jest? Wydaje mi się, że chyba to będzie ta dziewoja. Tunton Fuzidu. Matko, jedyna kobieto. Jakie ty masz dziwne imię. Lecimy w takim razie z kolejną dziewoją i tutaj widzę, masz jakieś szalone włosy. Jakie ona ma ładne i oryginalne włosy czaderskie. Tutaj zobaczcie, ma jeszcze na twarzy jakiś księżyc. O matko, jak ona sobie ładnie siedzi po turecku, ale czad. To w ogóle są, słuchajcie, moje takie pierwsze lalki, które właśnie nie mają pozycji, wiecie, stojącej, tylko siedzącą i to jest bardzo oryginalne. A teraz ciebie tutaj jeszcze, kobieto, znajdźmy, ale już cię widzę, jest serii Sky, czyli niebo i nazywasz się Cloudidu, czyli to jest jakby taka, wiecie, chmurka, no i to jest prawda, bo te włosy rzeczywiście przypominają chmurę. Dopiero teraz dojrzałam, że do lalek dostajemy też takie przysawki, o, można je tutaj przyczepić i gdzieś można lalkę sobie przyssać, na przykład tutaj, o, i co, mocno siedzisz? O, ja nie mogę. Nie mogę. Upsi. Lalka gdzieś wyskoczyła. Matko jedyna, odleciałaś 2 metry dalej. Pod koniec odcinka dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaka lalka wam się najbardziej podoba. A teraz to ja, słuchajcie, chyba Martynę zabawę trafiłam, tak mi się wydaje. Co jak co, wydaje mi się, że miejsce na tatuaż to jest trochę dziwne, tak nie wiem, jakoś z boku czoła, obok brwi i tutaj jeszcze pod okiem. No chyba, że to nie jest tatuaż, tylko jakiś, nie wiem, po prostu makijaż. A tu, o ja, ona ma jeszcze pasemka zielone. Watermelon Fruitidu, czyli ty jesteś dziewoją... Ananasową? Nie, arbuzową. Zawsze muszę się pomylić, to jest po prostu u mnie standard, a ja ostatnio, oj, tak bardzo lubię sobie arbuziki jeść, całego kupuję i potrafię, słuchajcie, całego zjeść naraz, naprawdę. I teraz dopiero ogarnęłam, że każda lalka ma inne włosy, zobaczcie, wszystkie są te włosy jakby w innej teksturze, ta ma bardziej takie jak włóczka. Ta ma jak, no, większość lalek, takie, wiecie, świecące, jakby plastikowe włosy, a ta ma w ogóle takie mega, mega śmieszne, nie wiem, do czego to porównać. Też trochę taka włóczka, ale grubsza. Jeżeli wam się te laleczki podobają, to zostawcie koniecznie 15 tysięcy łapek w górę, a otworzę kolejną serię, tylko tym razem to będą takie mini laleczki, które są ukryte w lakierach do paznokci i tam nawet mają być jeszcze jakieś ozdoby do paznokci, więc będę sobie je tutaj na filmiku, wiecie, pięknie przyozdabiała. Czuję teraz, że to będzie ta mega rzadka.
Czy to jest ta mega rzadka? Nie wiem, ale na pewno ma tutaj jakieś... nie wiem, coś nie tak z tą fryzurą. Chyba ją piorun trzasnął. Serio, nie mam pojęcia, co jej się stało z tymi włosami. Czy to tak miało być? Czy ktoś ją włożył źle do pudełka? Ej, czy jej włosy nie wyglądają wam trochę jak lody? Takie, wiecie, które są w dużym pudełku i mają trzy smaki? Truskawkę, czekoladę i wanilię? Spróbuję jej jakoś te włosy trochę ułożyć, bo wygląda jakby, nie wiem, nie czesała się przez miesiąc. O matko, dobra. Wszystko i tak widzę, że się co chwilę rozwala, więc chyba po prostu tak musi być. Patrzcie, co ja teraz rozkminiłam. One tutaj z tyłu mają też dziurkę, czyli można je na fotelu posadzić tak. I teraz możemy je przykleić na jakąś, wiecie, ścianę sobie i ona wtedy będzie dalej siedziała i nie spadnie. No dobra, tutaj do tego papieru to się na pewno nie przyczepi, nie ma mowy. Mam pomysł, spróbuję ją przyczepić do szyby. Ha! Ale jaja! Siedzi! Słuchajcie, to ja już wiem, co ja tutaj zrobię. Przykleję je wszystkie! Otwieramy je szybko i idę zaraz wszystkie przykleić na szybę. A ta jaka jest ładna! O my god, jakie masz piękne warkocze! Ej, ej, patrzcie na listę, patrzcie! To jest ta ultra rzadka! Udało mi się! Ale jaja, dlatego jesteś taka piękna, bo jesteś po prostu mega ultra rzadka! O, ja nie mogę! I ona jeszcze serduszko nam pokazuje! Jaka jesteś piękna! Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna laleczka! Sprawdziłam przed chwilką w instrukcji, jak tej dziewczynie zmienić kolor włosów i trzeba będzie te włosy zamoczyć w ciepłej wodzie, więc to zrobimy pod koniec odcinka. Na razie oglądajcie jeszcze, jakie tutaj laleczki uda mi się trafić, więc pamiętajcie, musicie zostać ze mną do końca, do samego końca. I znowu mam inną dziewoję. Wow, ta ma opaskę na włosach? Co tutaj się dzieje? Czemu ta lalka jest każda po prostu totalnie inna? Nigdy nie wiem, czego mogę się spodziewać. Włosy pewnie można jej tutaj bez problemu też rozwiązać. Grzywę to ma jakąś, nie wiem, szaloną, naprawdę szaloną. Chyba na słoik ją zakręcała, bo taka duża jest. Sprawdźmy teraz kolejną, oby tylko nie było żadnej powtóreczki. I nie, to na pewno nie jest powtórka. O, jaka ty ładna jesteś, jakaś blondyneczka. Kolejna, która pokazuje serduszko. A, bo ona jest, zobaczcie, z tej serii też tutaj. Co ta moja rzadka, czyli z Pixie. O, ja... ej! O, aż mi spadła, matko jedyna. Ona ma tutaj... brokatowe ciuszki! Szczerze wam powiem, że zanim zaczęłam otwierać te laleczki, domyślałam, że to będą po prostu, wiecie, kolejne jakieś tam zwykłe lalki z włosami, jakich jest tak naprawdę wiele na rynku, ale te lalencje od Kobi to mnie naprawdę bardzo zaskoczyły tym, że wiecie, każda jest inna. Tym, tyry, tym, 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 tyrym, tym, tym, tyry, tym, tym, tym. Uuu, tu już widzę, że ona będzie miała coś bardzo szalonego na głowie. Wow, kobieto, masz wygolone włosy i co ona tutaj do nas pokazuje? A, bo to są chyba tak, wiecie, dwa palce ona trzyma. O, robi coś takiego. Jo, siema wszystkim. Ale że zrobili jej taką szaloną fryzurę, no to po prostu jestem w szoku. I chciałam wam też jeszcze przypomnieć, że wszystkie te lalki pachną, ale wydaje mi się, że każda pachnie chyba tak samo. Albo nie wiem, albo mam coś nie tak z węchem. Otwieram już ostatnią lalkę i zaraz idziemy sprawdzać, jak ta rzadka zmieni kolor. O, kolejna z jakimiś niebieskimi włosami. I ma takie dwa koczki u góry, ale jesteś słodka! Pamiętajcie też koniecznie, żeby zostawić szybko 15 tysięcy łapek w górę, to nagrywam wtedy kolejne Higher Dose, tylko że z serii mini, bo nie mogę się już ich doczekać. O nie, o nie, o nie! Moja lalka jest teraz siwa. Jej włosy praktycznie są białe, ale na szczęście, jeżeli teraz je przemyję znowu zimną wodą, to ona wtedy wróci do swojego poprzedniego koloru, więc... idę to zrobić, bo chyba jednak te różowe były ładniejsze. Po tej bandzie lalek na moim oknie będzie każdy wiedział, że tutaj, właśnie tutaj nagrywa Miss Aga, ale to naprawdę bardzo ładnie wygląda i można też na pewno je jeszcze sobie na lustro przyczepić. W tym momencie mój pokój już bardziej lalkowy być nie może, nie? Serio. O nie! Za słabo cię przykleiłam, kobieto! Zaraz dokleję jeszcze całą resztę i po prostu będę mieć całe okno w lalkach.
żyć, nie umierać.